bo się cieszę, że Państwa jest tyle i że się nie mieścimy i to... to dobry sygnał. Tak, to jest dobry sygnał. I bardzo nam miło. Drodzy Państwo, bardzo serdecznie Państwa witam. Cieszę się, że tak licznie przybyliście. Oczywiście wiadomo dlaczego, tak? Dla naszego mistrza, którego dzisiaj, gościmy, Michała Słupczyńskiego. Także bardzo, bardzo nam miło. Nazywam się Magdalena Karłowicz i witam Państwa w imieniu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radzymin, która jest organizatorem tego wydarzenia. I no właśnie tak zaczynając jakby pokazać Państwu tą skalę i talent i to mistrzostwo, z kim mamy dzisiaj do czynienia, tylko powiem, że na początku, że wystawa była przełożona. Mieliśmy ją otwierać na początku kwietnia, przełożyliśmy, bo właśnie Michał Słupczyński był daleko w świecie, w Stanach Zjednoczonych, nagrywał film taki taki filmik edukacyjny. Edukacyjny, sprawy, tak, dla jednej z uczelni artystycznych, więc my oczywiście cierpliwie czekaliśmy. A dzisiaj też koleżanka z Łotwy napisała, że o, cudowna wystawa, byłam u pana Michała na warsztatach. Także, no proszę, nic nie wiem, ale... także cały świat. Michał Słupczyński jest absolwentem Wydziału Architektury na Politechnice Warszawskiej i na tejże uczelni pracuje, uczy studentów w pracowni rysunku, malarstwa i rzeźby, tak się nazywa. Tak, na Wydziale właśnie Architektury. Jest jednym z założycieli Związku Akwarelistów Polskich. Jest autorem wielu wystaw indywidualnych i zbiorowych. No nie tutaj właśnie, tylko u nas w Polsce, ale tak naprawdę przemierza cały świat, przez Azję, Europę, do Ameryki, więc miło nam, że w tej naszej małej galerii też znalazłeś czas. Bierze udział w wielu plenerach, sympozjach, jest w takich wydarzeniach, no oczywiście artystycznych, ale i w tej drodze takiej dydaktycznej, która jest równorzędna. I niewątpliwie osiągnął Michał Słupczyński mistrzostwo w tej swojej dziedzinie, w dziedzinie akwareli. I ten warsztat, który możemy podziwiać, no niewątpliwie on się łączy jakby z tą precyzją architekta. Tak, tak, bo właśnie każdy ten obraz, o czym dzisiaj też rozmawialiśmy, że jest też podbudowany po prostu najpierw dobrym rysunkiem, prawda? Ale właśnie oprócz tego warsztatu, to co jest w tej akwareli trudne, bo akwarela jest bardzo trudną techniką, nie wymaga, nie znoszącą poprawek i wymagającą właśnie dużej precyzji, planowania, cierpliwości. I to się jeszcze łączy właśnie z taką lekkością tej akwareli, właśnie z tą świetlistością, taką eterycznością, że i każdy ten obraz tak naprawdę nas wciąga w głąb, że te chwile są zatrzymane takie i chciałoby się po prostu wejść, poczuć, dotknąć i ten śnieg i czuć te promienie słońca, więc ta precyzja taka technologiczna, ona się też łączy właśnie z taką niezwykłą wrażliwością i umiejętnością obserwacji tego piękna, bo tutaj mamy piękna przyrody naszego kraju, bo jest dużo tutaj właśnie pejzaży górskich, tych zimowych, cudownych. Tam jest też na tamtej ścianie nasza okolica, czyli pejzaż tak nad Liwcem, więc są też tam pejzaże z podróży, tak, z Chin, więc, ale to myślę, że no właśnie, tak naprawdę
jak rozmawiamy, to o każdym tym obrazie można dużo powiedzieć, bo Michał doskonale wie, w jakiej porze roku, dnia, jakie światło, w którym miejscu, na co widok, droga prowadząca z jakiej przełęczy, dokąd, więc tutaj też jest taka, my możemy po prostu też jakby w tych podróżach uczestniczyć. Tak, no to może poproszę o zabranie głosu i trochę nas o prowadzenie. Drodzy, tak, po pierwsze ogromne dzięki dla organizatorów, tak, wielki szacun. Po drugie, ja jestem jakby typem autora, jeśli już, który nie znosi mówić o sobie, tak. Są autorzy, którzy to lubią, są świetni. Ciotka Magda Wakanowicz, by the way, tak, najbliższa rodzina, którą żegnaliśmy kilka lat temu, ona właśnie była świetna w mówieniu też, pomijając wybitną, ciekawą sztukę, tak. Ja tego nie umiem, nie lubię. Raczej dziękuję za obecność. Czasy są, jakie są, tak. Szukamy też jakiejś formuły, żeby z tego spotkania, mówię po mojej stronie, tak, żeby coś wynikło dla pomocy ludziom, którzy są w dramatycznej sytuacji, tak. Nie ukrywam, że gadaliśmy o tym, jeszcze nie mamy pomysłu. No to przez miesiąc potrwa, będzie jakiś może finisarz, może się uda spotkać. Ja wciąż myślę, jak to zrobić, żeby z takiej energii ludzi, dobrej woli i bliskości serdecznej, żeby też coś wynikło nie tylko dla nas, tak? Mówię, że myślę na to, zobaczymy, tak? Co do tych obrazów, każdy jest związany z miejscami, oczywiście, w których byłem. Mam często pytania, czy jak malujesz zimę, czy to jest ze zdjęcia? No i tak nie. Trudno, żebym siedział przy czarnym stawie, bo mi akwarela zamarzły. Tak? Natomiast jest motyw, a potem co z tym zrobimy, tak, z wyobraźni, to już jest jakby moja rzecz. Żadna tajemnica, ale po prostu jest pole do interpretacji. Czyli to nie jest hiperrealizm, to jest realizm, choroba architektów. Natomiast jak się udaje, robione na miejscu, Tajwan, Chiny, robione w 100%. Miejscowo. Te dwa malutkie po lewej, tak? Taka rzeka w Chinach i ten taki geopark. Jest fajne schronisko na Niemcowej, zaprzyjaźnione, taka piwniczka beskidzka. No, Warszawę to poznajecie. A tutaj głównie Podhale, Gorce, Beskidy. No tam, gdzie łażę, tak? I to naprawdę to wystarczy za komentarz chyba.